Kolejny film, nagranie moje na kanale, moi drodzy. To ja, Adam Razik, jesteście na moim kanale Malowanie Krok po Kroku. Kolejny odcinek malowania tego obrazka, tej abstrakcji. Słuchajcie, trochę jestem zmęczony, Jak tak patrzę na to, znowu wchodzę w jakieś takie, i pewnie wy też niejednokrotnie to macie, że wchodzicie w takie jakieś stosy, takie, znowu. Tu mówię o kontraście, tu mówię o tym, że żeby to różnicować, a później znowu tutaj się gdzieś zamotałem w czymś tam i trudno z tego wyjść. Dlatego teraz dzisiaj będzie zdecydowanie i będzie bardzo konkretnie, żeby ten obraz w tym nagraniu skończyć. Tak, takie założenie sobie zrobić i kończyć. Oczywiście zacznę od tego kontrastu, którego brakuje, czyli znowu gdzieś tam poprowadzenie takich paru kresek, paru linii, które spowodują, że będę wiedział, gdzie położyć coś mocniejszego, żeby ten obraz po prostu wyglądał lepiej. No i teraz to właśnie zrobię. Mieszam jakąś tam, maluję farbami olejnymi. Farbami olejnymi firmy olej, znaczy firmy Renaissance, olej for art, tego rodzaju farbami. Słuchajcie, i to co teraz robię, to po prostu poszukiwanie tych takich mocnych miejsc, które za chwilę wezmę po prostu w ostatecznym kształcie, zmienię to tą szpachlą. Będzie obraz skończony. Tutaj gdzieś spróbuję. Teraz wszystko to, co próbuję tutaj tym ciemnym kolorem robić, to pewnie będę rozmazywał. To, co już znowu warstwa się zrobiła dosyć grubo. Powinienem teraz znowu odczekać, ale już nie mogę znowu tyle malować te obrazki. Po prostu skończyć i zapomnieć na chwilę chociaż o tym obrazie, żeby później, żeby zacząć robić co innego i coś nowego, żeby się w tym już nie gmatwać, nie męczyć, za dużo czasu temu nie poświęcać, żeby to nie przemęczyć, innym krótkim słowem żołnierskim. Takie przemęczanie niezbyt dobrze później daje. Nie wiem, czy teraz to, co robię teraz, to nie jest już przemęczanie, ale jakoś tego wybrnąć, żeby to. Okej, słuchajcie, biorę najpierw parę konkretnych plam i nie będę teraz tutaj się męczył z tym, żeby to poprawiać. Słuchajcie, tak, granat, do tego troszeczkę bieli, do tego troszeczkę czerni jakiś zmieszam, żeby coś ciemnego takiego, znaczy nie widzę tego dobrze, ale chyba za mocno. Chciałem tu coś zdecydowanego zrobić jakimiś kształtami, żeby to tutaj. Zaraz pomyślmy tutaj, co tu zrobić. Inaczej to zrobię. Tu brakuje jakieś intrygi, coś w środku, uderzenie jakiejś dużej plamy. Właśnie może z tej żółci, może z tej żółcieni takiej. Może w ten sposób to zrobię. Tak? Słuchajcie, okej. Okay. Jest coś większego. Troszeczkę znowu się pożyć ze żółcią. Jest. Znowu się z zielenią pobudziło. Zieli. Tego oranżu. Mam wszystko brudne. Najgorzej, jak tak się człowiek zabrusi coś i później jest wszystko już. Okej, okay, mam już taki oranż, mam coś fajnego. Dobra, teraz może. O, w ten sposób. Może w ten sposób. I w ten sposób. Będzie parę ruchów, parę pociągnięć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już to powróciłem znowu, trzeba to wytrzeć. Wszechobecna ściereczka w pobliżu. Teraz żółty z bielą. Troszeczkę takiej świateł tutaj i nie wiem, nie powinienem może tego robić w tym momencie, bo będzie to bardzo bardzo fakturowe, no ale już chciałem to skończyć, więc może skończę, może mi się to uda. Jeżeli nie, to po prostu będzie trzeba to wziąć i szmateczką przetrzeć obraz cały
i wrócić od podstaw do malowania tego od początku, tak? Czy tam od jakiegoś fragmentu, który jeszcze wymagał. Mówię, są fajne miejsca już, których nie będę, które są no dobrze poprowadzone i już nie wymagają jakichś tam zbytnich korekt, ale teraz, żeby znowu tego nie zepsuć, no. A to właśnie próbuję teraz, czy tam przez te działania może do tego zmierzam, żeby to zepsuć. Dobra. Tak to jest, że nie, i mnie się też nie wszystko udaje, dlatego też nie chcę tutaj pokazywać wam, że wszystko u mnie jest takie, jak sobie na początku założę. Ale można po prostu z każdego miejsca, z każdego punktu tego obrazu wybrnąć jakoś i sobie z tym poradzić. O, całkiem teraz tutaj się już fajnie robi. Gdzieś przejdę z tym, żeby tutaj to miejsce też. Nie wiem, czy nie za mocno teraz to niebieskie. A, znowu pojechałem po pędzie z jakimś niebieskim. Słuchajcie, powinno to. O. Może w ten sposób po prostu. Czy ja tego nie popsuję? Trudno, jak już popsuję, to popsuję, ale walczę, tak? Próbuję z tego wybrać. Może jakąś szerszą płaszczyzną. Dobra. Tu całkiem się ten kolor. O. Proszę. Tego jeszcze nie grali. Okej. Okay. Słuchajcie, no musi być kontrastowo. Muszę tutaj czymś zdecydowanym wejść, bo tak dłużej się nie da tego kontynuować. Mam już teraz tutaj takie brudy. Mam nadzieję, że coś tutaj złapię z tych fajnych zestawień. Znaczy fajnych. Że coś z tego wyjdzie, no ciekawego, że to nie będzie tylko. Okej. Okay. Dobra, wyczyścić teraz trochę trzeba pędzel. Tutaj szpachlę. I tu mam jakąś ultramarynę z tym. Zupełnie zmienię teraz kolor. Trochę bieli. Nie, to nie jest tego obrazu. No, takie to jest właśnie życie artysty. Ale właśnie może dlatego trzeba było w to wejść, żeby to się tu pojawiło jako rozwiązanie tematu. I wybrnięcie z tego, o, całkiem nieźle. Zaczyna się to dziać. Tak można też. W sensie, to ma wam sprawiać radość i nie dać się, po pierwsze nie dać się tutaj sprowokować tym farbkom, żeby tu mi tu o nie chciały za bardzo zepsuć roboty. To ja to muszę tym dowodzić i tym. To właśnie, jak jest, zaczyna się coś kontrastowego, to zupełnie zmienia oblicze ten obraz. Już zaczyna się, widzicie, poszedłem zupełnie, wybrnąłem z tego zupełnie w innym kierunku, inne obszary i zaczyna mi się to pomału układać, tak? Tu pójdę w ten niebieskości gdzieś, tu przejdę z tym i trawię, że fioletem. O, tu wygubię, tu gdzieś się ten głębszy kolor znajdzie, gdzieś przetrę z tymi niebieskościami i jestem w domu. O. Jest płaszczyzna, są detale, tu jakieś roztarcia, przetarcia, jeszcze o, teraz tego niebieskiego wezmę, popatrzcie, kurczę, zrobiło się coś zupełnie fajnego,
teraz tak, błękit, taki błękicik. Proszę bardzo, błękicik. Parę rzeczy podkreślę błękicikiem. Bardzo dobrze to robi przy tym oranżu i przy tym. O, tu gdzieś się ten błękit pojawia na tych miejscach i może gdzieś tutaj troszeczkę większą planą. Ok, ale on mógł wyjść aż gdzieś stąd. I te plamy tu nie obróciłem. Ale już jest dobrze, bardzo dobrze, to już się tutaj zaczyna to zobacz. Zdecydowanie, tutaj potrzebne jest zdecydowanie i tego zdecydowania tutaj należy szukać. Należy się tym podpierać, właśnie takim zdecydowanym podejściem, bo tu gdzieś będzie przejście między tymi zieleniami, a tym, o ile on gdzieś tu się pojawi też. Czekajcie, tu mam taki fajny błękit. Coś jeszcze lepszego od tego. Błękit i biel. Biel taka żółto biała. Gdzieś tu. O. Dobra, bo już bardzo to rozmyło i wejdzie w to. Ok, no to ma być takie malarskie, to niech tam będzie roztarte, niech będzie przetarte. O, super, dobrze. Teraz to będzie tak. Ok, teraz jeszcze wezmę tego oranżu z tą żółcią, trochę nawet to zbielę. Teraz już po prostu walczę z fakturami, nakładam grubo koloru, który już jest brudny, to już nie będę go tam męczył, to już nie w tą stronę pójdzie. Ok, teraz jeszcze ten fiolecik. Miałem fajny fiolecik i już go nie mam. Dobra, to już go teraz nie wiem. Nie reanimuję, ale już wiem co chciałem. Także tak, zachęcam Was do malowania, moi drodzy, do malowania jak najwięcej. Malujcie dużo, malujcie codziennie, malujcie parę razy dziennie. Ile Wam tylko czas pozwala, bo zawsze im więcej takiego doświadczenia, tym później te obrazy będą, zauważycie, coraz lepsze, coraz fajniej to będzie Wam wychodziło. No tutaj troszeczkę też mi chciałem z tym błękitem fajnie tutaj to zrobić, ale mi się to wszystko już jest za grube, naprawdę, to już teraz będę to męczył. Dlatego zaraz to kończę, żeby nie przedobrzyć. No. Patrzcie, na styl, na szpachnik zostaje naprawdę gruba warstwa farby. Już tak nie powinno być. Dobra, już to się tak leje prawie. Dobra. Okej, okay. aż za dobrze to jest. Za grubo. Ale całkiem niezły się zrobił z tego. Teraz jeszcze parę szczegółów takich dodam, typu konturów, o, ciemnych rzeczy, prawie czarnych. To podkreślę. Tu gdzieś jakąś linię. I tu pododaję. Już znowu pomyczyłem palec w jakimś oranżu. Tu poddaję, tu gdzieś jakąś linię, tu. O. Niech to doda takiego. Nie, może za dużo tego.
tak. Czysta barwa. Tu. Drugie uderzenie. Tu. Trzecie uderzenie. Tu. Wróci. I ogień jeszcze tu. Ok. To już jest po prostu faktura na fakturze. Jeszcze tu. No to inaczej. Trzeba to było pociągnąć. Jeszcze raz. Prawie się tym. Ok. O, dobrze. Szmaty mam już brudne, całe ręce brudne. Wszystko zaraz do wywalenia. Ale jeszcze to. Ostatni z tych płomieni, powiedzmy, płomiennych czerwieni. O, bardzo dobrze. Jeszcze gdzieś tutaj, żeby to skończyć. Tu. Może tu. O. Troszeczkę tu widziałem. Okej, okay, bardzo fajnie. Tu zaraz tym żółtym. Ja to jestem czasem jeszcze znalazł. Słuchajcie, teraz tak. Tu będzie żółty, parę bieli i kurczę, jest obraz. Naprawdę fajny obrazek będzie. Czekajcie, żółty chciałem ten. Taki cytrynowy, rozbielony. Tu mam biel i żółty. Parę właśnie też takich pociągnięć, które już mam tutaj. I skończę jeszcze to. A może jeszcze tą zielenią. Po prostu teraz jest już no. Jak powiedzieć? Barwny świat. Ten olejny, barwny, ten, jak to powiedzieć, no, fakturowy świat, o, faktury, brakowało tego słowa, fakturowy świat, który tutaj też będę, o, wycierał, jest żółty. Zieleniło. Ach. Przepraszam bardzo, to moje tutaj wetchnięcia. Ale jest czas, nie? Tylko nawet tą mazią taką olejną, popatrzcie. Tu się jeszcze zaraz tej bieli wezmę i będzie super obrazek. Pojechałem po bandzie. Tu jeszcze żółty i taki, o. Tu dopiero się robi świat zaczarowany. Co to jest? Co tu się stało? Paletę mam do wywalenia, oczywiście. Z tej takiego błękiciku gdzieś jeszcze tu się powinno, gdzie tego kurczę tutaj nie stawić. Gdzieś tu się może pojawił. Fajny był ten fiolet. Ale tutaj też jakieś gwiazdy na tym się pokazały. Dobrze. Co tu jeszcze mam? Gdzie tu jeszcze? Teraz to widzicie, to już mam takie końcówkę na palecie. Słuchajcie, film się kończy. Zapraszam Was do kolejnego nagrania. Nie wiem, czy napiszcie mi, czy to się Wam podoba ten obraz. Czy wyszło coś z tego godnego uwagi, czy jak sądzicie, czy to po prostu przemalować i zrobić coś z tego nowego. To już od Was też zależy. Napiszcie, co o tym sądzicie. Ja jeszcze mam tutaj dwa, że tak powiem, może trzy osiągnięcia końcowe. I od razu będę odstawiam do suszenia. Czyli tu jedno. Tu jeszcze i moi drodzy, za chwilę się kończy nagranie, kończy.
kończy cały ten odcinek, także zapraszam Was do kolejnego oglądania, do kolejnego nagrania. Ja się z Wami już żegnam, pomału kończę ten. Napiszcie mi, co sądzicie o tym nagraniu. Czy to jest po prostu odpowiada Waszym jakimś tutaj... no czy jest warte tego, żeby go po prostu zostawić, czy po prostu go może zamalować, przemalować. Także zapraszam do... Jeszcze tu przy okazji sobie tu zepsułem coś, ale mam nadzieję, że coś z tego będzie jeszcze fajnego wyjdzie. Już się bardzo spieszę, bo zaraz mi tutaj piknie, że jest koniec. Ale o, całkiem fajnie. Może tej niebieskości jeszcze tutaj dołożę i będzie ok. O, tak. I w ten sposób.